Siemano. Słuchajcie, długo myślałem, co by to na Was nagrać, jaki filmik merytoryczny, żeby Wam się przydał, a Wy ciągle zadajecie mi te same pytania. Ciągle jest to samo pytanie, więc po raz kolejny ukłaniam się w Waszą stronę i odpowiadam na Wasze pytanie. Dlaczego nie mogę schudnąć? Właśnie, to pytanie jest najczęstsze. Codziennie na Facebooku, na Instagramie czy na maila ktoś pisze: Akop, czemu nie mogę schudnąć? Dlaczego się odchudzam, zdrowo jem, trzymam dietę, a ja nie mogę schudnąć? Co się stało? No i właśnie, i teraz może rozpatrzymy to z perspektywy kilku czynników, tak? Dlaczego ktoś się odchudza, dlaczego ktoś jest na ujemnym bilansie kalorycznym, a nie może schudnąć, albo dlaczego ktoś jest zdrowo i nie może schudnąć. Pierwszy, moim zdaniem, bardzo częsty błąd to, że mówiłem to wiele razy, naprawdę, bardzo dużo, wiele razy Wam to powtarzałem. Nie monitorujemy swojego stanu zdrowia. Bardzo często, niestety, w ciągu ostatniego tygodnia właśnie pracy swoimi podopiecznymi niestety się okazało, że dwie osoby miały insulinooporność, ktoś miał Hashimoto, ktoś miał niedoczynność tarczycy, ktoś miał PCOS, tak? Więc jakby ludzie nie monitorują stan swojego zdrowia. Ja zawsze nakłaniam ku robieniu badań. Nie mogę zmusić swoich podopiecznych, żeby robili badania, ale ci, co zrobili, no w przypadku właśnie kilku nowych tak naprawdę podopiecznych, którzy myśleli, że są zdrowi, ale zrobili badania, bo gdzieś to zaznaczyłem, wiecie, w ankiecie współpracy, że warto zrobić badania i się okazało, że są jakieś zaburzenia hormonalne. I bardzo często jest tak, że jeżeli mamy jakiś stan chorobowy i nie leczymy tego, no to oczywiście może to wpłynąć na dysfunkcję naszego organizmu, zatrzymywanie wody, spowolnienie metabolizmu, gorsze jeżeli chodzi o wydatek energetyczny oraz wiele innych tak naprawdę zaburzeń. Tak dlatego jedno, co jest najważniejsze w kwestii, musimy monitorować stan swojego zdrowia. I to jest pierwszy, taki moim zdaniem, z większych błędów, dlaczego nie możemy schudnąć. Kolejna kwestia. Czasami jest tak, że ktoś na przykład chciałby schudnąć, nie wiem, 20 kg. I się odchudza. Odchudza się miesiąc, dwa, trzy, pół roku, odchudza się rok. Moim zdaniem, czym dłuższa redukcja, tym gorzej. Jeżeli jesteśmy zbyt długo na ujemnym bilansie kalorycznym, możemy doprowadzić do niedoboru witamin i minerałów, możemy doprowadzić do stanów zapalnych w naszym organizmie. Jeżeli jest stan zapalny w naszym organizmie, to niestety nie jesteśmy w stanie tutaj przeprowadzić poprawnej, zdrowej redukcji. Moim zdaniem redukcja może trwać, nie wiem, 2 miesiące, 3 miesiące, w niektórych przypadkach może 4 miesiące maksymalnie, ale warto nadzorować to w badaniach. W badaniach zawsze to wychodzi. Możemy zrobić kinazę kreatynową, tak, żeby sprawdzić CRP, OB, stany zapalne, pracę naszej tarczycy, morfologię, czy ewentualnie, czy nie mamy jakichś niedoborów. Może sprawdzić kortyzol, tak. Jeżeli wszystko się dobrze dzieje w naszym organizmie, ta redukcja może trwać troszeczkę dłużej. Ale generalnie zbyt długi, ujemny bilans kaloryczny niestety nie służy stanu naszemu zdrowia i pracy naszego metabolizmu. Więc to jest drugi powód, dlaczego ewidentnie nie możemy doprowadzić do redukcji tkanki tłuszczowej. Kolejna kwestia jest taka, że ktoś mówi: odżywiam się zdrowo, jem i nic się nie dzieje. Czasami jest tak, że nie kontrolujemy ilości jedzenia, jaką spożywamy. Zdrowe jedzenie to nie jest klucz ku temu, by się odchudzić. Często ludzie sobie dodają zdrowe przekąski, jakieś batoniki, które mają więcej błonnika, albo jakieś fit produkty, albo ewentualnie z obniżoną zawartością tłuszczu. A często tak naprawdę, jeżeli chodzi w kontekście redukcji, to jest ważne, to jest bilans kalorii, który spożywamy. Załóżmy, ktoś powinien spożyć 3000 kalorii. I spożywa 3000 kalorii ze zdrowych produktów. Jego waga najprawdopodobniej będzie stała w miejscu, bo jego bilans kaloryczny jest zerowy. Jeżeli chcemy doprowadzić do redukcji tkanki tłuszczowej, czyli chcemy schudnąć, musimy jeść mniej niż wynosi nasze zapotrzebowanie kaloryczne. Czyli na przykład, jeżeli ta osoba ma zapotrzebowanie 3000, to na przykład powinna jeść 2500 kalorii. Te 500 kalorii, kilokalorii, tak? Na ujemnym bilansie kalorycznym będzie między innymi pobierane w tym momencie z tkanki tłuszczowej, które magazynujemy. Czyli w tym momencie możemy mówić o redukcji tkanki tłuszczowej. Bardzo często wpadamy w pułapki produktów fit, zdrowych i tak dalej, że po prostu zaczynamy jeść ich zbyt dużo i automatycznie jemy tyle, ile powinniśmy jeść, a czasami spotkałem się z przypadkami, że ludzie nawet jedzą więcej, no bo tutaj troszkę jakieś przykąska, orzechy, ktoś powie, że czasami jem orzechy włoskie, bo mają omega-3 i tak dalej, są zdrowe, ale nie zapominajmy, to wszystko są kalorie. I to jest drugi powód tak naprawdę moim zdaniem, że po prostu czasami jemy za dużo i nie zważamy uwagę właśnie na ilość tych kalorii. Kolejny błąd to moim zdaniem to jest zapętlanie się w kółko, co chwila zmienianie swoich metod żywieniowych. Wiemy, że są diety low carb, high carb,
i tak dalej. Tego jest mnóstwo. Diety ketogeniczne, diety jest mnóstwo rodzajów. Jeżeli chcemy schudnąć, powinniśmy wybrać jeden system żywieniowy, który będzie odpowiedni dla nas. Co to znaczy odpowiedni dla nas? Odpowiedni dla nas oznacza to jest to, który ułatwi nam utrzymanie tej diety. Dieta powinna być tak skonstruowana dla nas, żeby była dla nas stosunkowo prosta do utrzymania. Czyli na przykład, żebyśmy mieli, nie wiem, owoce, które większość z nas oczywiście lubi, są źródłem witamin i minerałów, żeby była odpowiednia ilość tłuszczy, bo są one niezbędne do budowy błon komórkowych, zawierają witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, żeby były węglowodany, które też również działają dobrze na obniżenie kortyzolu, stymulują dobrze, jeżeli chodzi o pracę układu mięśniowego, są podstawowym źródłem energetycznym przy treningach o charakterze beztlenowych, czyli na przykład trening na siłowni chociażby. Dieta powinna być kompletna. Ona powinna zawierać wszystko. Białka, tłuszcze i węglowodany. Każda dieta skrajna może być negatywna dla naszego organizmu. Dlatego moim zdaniem, jeżeli wybieramy jakiś system żywieniowy, wybierzmy dietę, która jest dietą kompleksową, która jest dietą zbilansowaną, która zawiera każdy składnik, żeby nie było żadnego niedoboru. I w tym momencie zazwyczaj dieta jak najbardziej okazuje się skutkiem, bo taką dietę jest łatwo utrzymać. Każda dieta skrajna, która na przykład eliminuje jakiś rodzaj produktu, jest w tym momencie dietą niekorzystną i ciężką do utrzymania. Bo wiadomo, że ludzie, którzy jedzą mało węglowodanów, będą mieli ochotę zjeść te węglowodany, a jak ktoś ma dietę niskotłuszczową, będzie miał ochotę na masło orzechowe, no bo kto by nie miał. Jeżeli będziemy mieć bogatą dietę, jeżeli chodzi o ilość produktów, to taką dietę zdecydowanie będzie łatwiej utrzymać. Mamy teraz lipiec i dużo osób wyjechało na wakacje. Na wakacjach jest tydzień, dwa, trzy, później wraca jeszcze tydzień, dwa, trzy, troszeczkę imprezy, wyjścia, znajomi, wiecie, jest piękna pogoda, no nie dzisiaj, ale generalnie jest piękna pogoda i okazuje się, że w miesiąc, dwa taka osoba przybiera znacznie na tkance tłuszczowej. I znowu, co to człowiek robi? Znowu przychodzi na redukcję. Niestety po każdej redukcji musimy sobie zdawać sprawę, że poziom naszych hormonów nie wraca do równowagi. Jeżeli na przykład sprawdzimy poziom chociażby leptyny czy gryliny, czyli hormony, które gdzieś tam odpowiedzialne są za nasze łaknienie, za wydatek naszej energii, okazuje się, że ludzie, którzy są na programach redukcyjnych, na dietach odchudzających, nawet w zależności oczywiście od ilości kalorii, od czasu trwania redukcji, powrót do równowagi organizmu może trwać nawet do roku czasu. Jeżeli my odchudzamy się kilka miesięcy, a później robimy tak naprawdę krótką przerwę na obżarstwo, odpoczynek, który odpoczynek jest bardzo dobry, obżarstwo może niekoniecznie, to musimy być świadomi tego, że kiedy znowu zaczynamy redukcję, nasz organizm nie pracuje jeszcze na wysokich obrotach i znowu zaczynamy go obciążać. To, co jest najgorsze w treningu, moim zdaniem, i to, co powoduje, że trening może być niezdrowy, to ciągłe stany zapalne, które powstają. Te stany zapalne, stres ciągły, który powstaje, jest najgorszy. Stres mamy w domu, stres mamy w pracy, stres mamy cały czas, nie wiem, jakiś kretyn nam drogę zajedzie, no to już trąbimy i się denerwujemy, tak? Nasz pracodawca denerwuje, bo z wypłatą się spóźnia 10 dni, w domu problemy i tak dalej, więc generalnie tego stresu jest dużo. Trening też jest stresem. Ujemny bilans kaloryczny jest jeszcze większym stresem. Stres jest najgorszą rzeczą. Jeżeli macie nerwową atmosferę, tak bym to powiedział, w domu ogólnie, to robienie redukcji to jest kolejna głupota. Znowuż, to jest kolejny powód, dlaczego redukcja będzie nieudana, dlaczego nie chudnę. Bo nie mam warunków ku temu. Jeżeli mamy warunki nerwowe, jedyne co zrobimy w organizmie, to większy stan zapalny. I ostatni powód, który Wam wymienię, troszkę tego powiedziałem, mam nadzieję, że Wam to się przyda, za duża ilość treningów. Jeżeli trenujecie za dużo, trenujecie codziennie 7 razy w tygodniu albo trenujecie 6 razy w tygodniu, Wasz organizm nie ma możliwości na regenerację. Jeżeli Wasz organizm się nie regeneruje, to układ hormonalny pracuje czasami na zbyt wysokich obrotach. Rośnie kortyzol, może wzrosnąć prolaktyna, może w tym momencie opaść na przykład poziom testosteronu, co jest dla nas bardzo dobre, żeby był na wyższym poziomie, bo jest większa termogeneza. Może hormony tarczycy zaczynają pracować gorzej, rośnie TSH, opada FT3, FT4, czyli hormony, które są odpowiedzialne za nasz cały metabolizm. Jeżeli trenujecie za dużo i nie ma możliwości na regenerację, efekty są gorsze. Trzeba trenować mniej, żeby były dobre efekty. I czasami po prostu, kiedy nie idzie Wam redukcja, trzeba odpocząć, trzeba zregenerować się, trzeba zrobić sobie roztrenowanie. Bardzo ważne jest, żeby w ciągu roku robić roztrenowanie, czyli odpoczynek od aktywności. Ja proponuję nawet nie aktywny wypoczynek, tylko po prostu odpocząć. Uważam, że 4 miesiące to jest taki okres maksymalny, który można trenować bez wolnego. Po 4 miesiącach każdy powinien zafundować sobie tydzień odpoczynku. W tydzień odpoczynku nie zepsujemy efektów,
a pomożemy sobie, zregenerujemy troszeczkę organizm, chociaż dla niektórych tydzień to może być za mało. Chyba tyle z tych powodów. Mam nadzieję, że Wam to się przydało. A jeżeli macie pomysły ewentualnie na inne zagadnienia, które mogę poruszyć, to pod filmikiem komentujcie, ja na to odpowiem. Trzymajcie się. Piotr.